Dzień dobry Państwu. EA dało kilka trailerów o Ultimate Team, o karierze, o gameplayu i wszystko co sobie dziś omówimy. Wszyscy w tytułach na YouTubie dają nowości w EA FC 25, to ja od razu daję spoiler, prawie ich w ogóle nie ma. Wasza godność! Robota kurwa w korporacji i karta z debetem. To wy kurwa Polacy. Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Oczywiście na początku zachęcam Was do subskrybowania kanału, jak lubicie oglądać takie materiały z gierek, w szczególności z gier sportowych, ale wiecie też, że Life is Strange się pojawi, więc pamiętajcie, to jest prośba, a nie rozkaz. A my lecimy i obejrzymy sobie trailer z Ultimate Team. Ja widziałem wszystkie trailery, natomiast obejrzymy sobie ten, bo prawdopodobnie większość z Was ten tryb najbardziej interesuje i powiem Wam, co tutaj jest grane, a następnie, że tak powiem, przelecimy przez te pozostałe i powiem wam, co tam faktycznie, na co warto zwrócić uwagę, ponieważ połowa z tych rzeczy w tych trailerach pojawia się w innych. W sensie oni robią dosłownie copy-paste z jednego trailera i wsadzają do drugiego te same informacje, tylko otoczone trochę inaczej. Więc obejrzymy sobie najpierw nasz Ultimate Team. Tutaj będziecie mieli animację paczki, jak kogoś to jara. Okej, spoko. Wygląda to całkiem nieźle. Przykład Smithowej. Mamy tryb Rush, o którym sobie zaraz coś więcej powiemy. Jest to tryb 5×5 i on będzie też dostępny w Ultimate Team. Tutaj mamy pokazane na przykładzie jakichś tam piłkarek, zawodników, gdzie możemy sobie zagrać tymi zawodnikami. Mamy też zmiany dotyczące, to już mówiłem zresztą w shorcie, dotyczące taktyk, to znaczy mamy styl zawodnika dołączony do niego. Tylko, że on działa trochę inaczej niż te playstyle, że zawodnik ma tam jakieś tam możliwości zwiększone w jakimś tam zakresie, tylko, że on się w określony sposób porusza, a coś, co w Pro Evolution Soccer już jest od 100 lat, tutaj jest to przedstawiane jako rewolucja, nigdy wcześniej nie mająca miejsca. Ja już wam mówiłem, że to wcześniej dokładnie tak samo wyglądało w Pro Evolution Soccer i to było fajne. Więc ja nie mówię, że to jest zła zmiana, mówię, że to nie jest żadna rewolucja, oni to tak sprzedają, bo to jest EA, wiadomo. Playmaker, box to box, te wszystkie rzeczy, jak ktoś grał w PS-a, w eFootball, wszystko to znacie. Nawet w eFootball część z tych rzeczy dalej jest. Goal poachery i takie fox in the boxy, to wszystko już było, więc ciekawe jak to będzie działać tutaj. Czyli mamy jakieś tam zmiany taktyczne, to tak a propos już gameplayu. O, i to samo jeśli chodzi o menadżerów, to też znane już z Pro Evolution Soccer, z eFootball, że menadżerowie mają swoje preferowane style gry i tutaj coś takiego widzimy na przykładzie Guardioli. Guardioli mamy, że jego siła to jest zawodnicy rzadko się męczą, że jakby stwarza zagrożenie na skrzydłach, to jest out wide, no i że dobrze atak pozycyjny prowadzi, a słabości to, że mamy na przykład, czekajcie, pokażę, bo wam zasłaniam jak to wygląda. No to tutaj w zaletach Postecoglou mamy jeszcze, że na przykład zawodnicy szybciej odbierają piłkę, tak jakby automatycznie zaraz po, podejrzewam, że po stracie, bo mamy win the ball back quickly. Threatening out wide, czyli znowu atak skrzydłami, a w jego słabościach mamy, z tego co rozumiem, to, że na kontry się naraża, niekonsekwentne próby budowania ataku. Pozycyjnego rzecz jasna, no ale dobra, lecimy dalej, tak wam chciałem powiedzieć jak to działa. Tu przy okazji mamy jeszcze pokazane, że możemy zmieniać tę rolę tym zawodnikom, więc jestem ciekaw, czy to będzie tak, że mamy ograniczoną możliwość zmiany tych roli, czy że zawsze na danych pozycjach będzie można im w określony sposób te role zmieniać, bo to w sumie daje dosyć duże możliwości. Zobaczymy jak oni to zrobią. To są zmiany, które oni dali w trailerze, rozumiecie to? Masz dość zielonych ewolucji, więc możecie sobie dać czerwony kolorek, rozumiecie to? Oni to do traileru dali. I że dźwięk jeszcze do tego. A ostatnia zmiana to te głupie ikonki, które zmieniają kolory ramki przy zawodnikach. No i to jest jedna z lepszych informacji, czyli magazyn duplikatów. Ludzie, to jest tak prosta rzecz do zmiany, oni nareszcie to zrobili. Nie mamy też kontraktów, dobra, czyli usunęli rzeczy, które nikogo nie obchodzili, wrócili do starego systemu albo lekko zmienionego, jeśli chodzi o dywizję, do tego co było kiedyś. No i z rzeczy, które jeszcze nas interesują, to prawdopodobnie ta końcowa grafika, co możemy dostać jak sobie weźmiemy preordera, jak widzicie, jeden z 14 jakiś hero, tak z tego co rozumiem, jeszcze jeden z 51 zawodników, tylko że oni tam w określonych datach się pojawią, nie dostaniecie ich na początku gry, przynajmniej nie wszystkich. Ja bym się trochę zastanowił z tym preorderem, bo kiedy ja dobrze pamiętam, to jeżeli ktoś nie chce wydawać FIFA Pointsów, a się czai tu na te heroesy i na te ikony, to one są zwykle wydawane w takim momencie, biorąc pod uwagę jak szybko się zdobywa teraz zawodników, że wtedy to już one hashtag nikogo, tam może jeden zawodnik wtedy jest więcej warte, a reszta już raczej specjalnie nikogo nie obchodzi. Więc pozwólcie, że streszczę wam teraz kwestie innych rzeczy, to znaczy, jeżeli chodzi o naszą wspaniałą, szczegółowo omówioną karierę, to to jest w ogóle beka, bo tutaj się absolutnie nic nie zmieniło. Mamy, zobaczcie, FCIQ, znowu jest to samo, co przed chwilą widzieliśmy. Zwiększyli ilość krajów, w których można pozyskiwać zawodników wspaniale po prostu i można ich w trybie Rush później trenować, czyli znowu mamy tryb Rush, nic nowego. Mamy nowy tryb symulacyjny, to jest całkiem ciekawa rzecz, bo jak to będzie fajne, to mi się to przyda do, może jakąś sobie zrobimy serię z kariery, ale jeśli chodzi o kogoś, kto sobie po prostu lubi grać karierę, a nie ją symulować, to też hashtag nikogo. I mamy ikony, które możemy wrzucić do składów w karierze. I to jest... nie wiem co w zasadzie, o co chodzi, w sensie dlaczego tak robią, ale spoko, możemy sobie od teraz grać też ikonami w karierze, do tego możemy wybrać naszemu zawodnikowi jego przeszłość, czy on był wcześniej kontuzjowany i wraca po kontuzji, czy może wcześniej, czy może jest jakimś talentem. Wspaniale, możemy mu wybrać opis, więc to jest potężna rewolucja. I do tego jeszcze mamy karierę kobiet, tak jak jakieś dziewczyny grają sobie w piłeczkę, to może was to zainteresować, bo można sobie zagrać karierę w top 5 ligach z kobiet, więc spoko. I mamy do tego jeszcze, o nie, przepraszam, jakie spoko, kolejna najgorsza zmiana w historii EA FC, już wiecie kto tak pewnie mówi. No i do tego Fabrizio Romano w social mediach. Wspaniałe, rewolucyjne zmiany, warto było. Zresztą zobaczcie, że nie tylko ja mam takie podejście, przeczytajmy sobie komentarze i ludzie tutaj piszą. 3 minuty gadania o ikonach i o trybie Rush, 0 minut mówienia o tym, co faktycznie się zmieniło w karierze, czyli się nic nie zmieniło. No widzicie, i to są właśnie trailery od EA. Nowości, mówiłem w tytule właśnie, nowości potężne. Dlatego zobaczmy sobie, co to jest ten Rush. Przecież to jest taka potężna... O co ci chodzi, Janek? To jest taka potężna rewolucja. Mamy tryb 5x5. Czyli co? Dostajemy mniejsze boisko, mamy 5x5. W sumie wygląda to spoko, jeszcze biorąc pod uwagę, że będzie to osobny tryb w Ultimate Team. Nie jest to czymś, czym się specjalnie jaram. Są tu pewne rozwiązania ciekawe, to znaczy na przykład zawodnik może dostać niebieską kartkę i wylecieć na 2 minuty z boiska. Rzuty karne, które polegają na strzelaniu sam na sam, też bardzo ciekawa sprawa, bo wyobraźcie sobie, nie wiem, tylko z botem będziemy grać w Ultimate Team, bo jak będziemy grać z kimś, z jakimś przeciwnikiem i będą rzuty karne, które polegają na sam i każdy będzie tym bramkarzem tańczył, to będzie... Przeciekawa rzecz, muszę przyznać. Tutaj tak, żebym nie wymyślał, nie? Wklejają dosłownie ten sam materiał i mówią, że w Ultimate Team można grać mecze Rush, więc jakby nie wymyśliłem sobie tego. I tutaj pokazują, że w karierze jest to samo. No dosłownie wklejają to samo w innych trailerach. Mistrzowie to są po prostu, to są mistrzowie, pracusie. A i do tego słuchajcie, rewolucja jest taka, że można wysyłać przeciwnikowi napis nice, jak coś mu się uda. Czyli uwaga, coś co w Pro Evolution Soccer już było jakieś, nie wiem, 8 lat temu. Kolejna rewolucja, której nigdy nie było. I na sam koniec mamy coś, co akurat jest całkiem ciekawe, ale nie wiem, czy w ogóle ktoś będzie z tego korzystał, że możemy prawą gałką naszemu kompanowi z drużyny wskazać, w którą stronę się biegnie. To jest akurat spoko, bo jak nie ma się mikrofonu, to jest taki sposób, żeby komuś zasugerować, co można zrobić, aczkolwiek in real time, zanim ta strzałka się pojawi, zanim on zdąży to zobaczyć, zanim zagra, już będzie po akcji. Nie wiem, czy to w ogóle będzie używane. A ty? Słuchajcie, no i tak wygląda EA FC 25. Bawi was to? Nie, ale serio, bo każdy zaraz już widzę te komentarze, gdzie o, ty od razu negatywnie podchodzisz, coś tam. No ale czy można do tego podchodzić w jakiś taki sposób obiektywnie pozytywny? Bo ja mam takie coś, że mi się... Ja lubię tą grę, ok? Nie gram w gry, których nie lubię. Lubię sobie w nią grać. Ale jak oni mi wyjeżdżają z trailerami i obejrzałem tych trailerów od premierowego do tego, ile to jest? 2, 6, tutaj jest 9, razem już w sumie 10 z sekundami, tu mamy 13, okej, 17 minut, 18 trailerów i tam w kółko jest o tym trybie Rush i teraz ktoś na TikToku mi napisał, że uwaga, znika Volta i pojawia się tryb Rush, to wcale nie będzie to samo. I bardzo możliwe, że to będzie to samo, tylko po prostu w innej skórce, w innych kolorkach. I to wcale nie jest źle, że oni zauważyli, że Volta się nie przyjęła, próbując innym trybem. Spoko, tylko że to jest praktycznie to samo, tylko przynajmniej tak wygląda. Mam nadzieję, że nie jest, o może w ten sposób, mam nadzieję, że to nie będzie to samo i że faktycznie coś tam się będzie więcej działo, ale wiecie jak to jest z takimi rzeczami, może się to podzielić losy tych gwiazdek, momentów w Ultimate Team, w które nikt nie gra, no i trochę się o to bawiam, a tak naprawdę tutaj połowa tych rzeczy dotyczy tego trybu, a poza tym, co mamy, że Fabrizio Romano będzie w grze, że zamiast na Twitterze będziecie go w EA FC czytać z jakimiś fejkowymi wiadomościami. Pośród tych wszystkich rzeczy magazyn duplikatów Ultimate Team to jest jedna z najlepszych rzeczy jakie tutaj są. Czy to niewystarczająco dużo świadczy o tym, z czym my tutaj mamy do czynienia? Ludzi, którzy czekają na NBA, zapraszam na Twittera. Będzie jeszcze materiał o NBA wkrótce. Natomiast o NBA 2K25, natomiast na Twitterze macie już nitkę na temat tego, jakie zostały zmiany zrobione i tam coś, parę komentarzy ode mnie. Ogólnie ostatnio jestem bardzo aktywny też na Twitterze, więc jak widzicie do tych moich sociali typu TikTok, Facebook, ostatnio aktywnie doszedł jeszcze Instagram i naprawdę bardzo aktywnie Twitter, więc zachęcam sobie tam zajrzeć, bo dużo rzeczy wstawiam. I czasami myślę interesujących też ze strony gier, a nie tylko, więc no, to tyle. Trzymajcie się, widzimy się już w kolejnych materiałach. Hej, hej. Narodowi polscy idioci. Ja mam to w piździe, kurwa. Bo mnie wstać na wszystko. Będę żył, kurwa, tak. Wypierdolę jeszcze dzisiaj, już bilet kupiony.